Felix Toralba. Szczęśliwie doprowadza. Drugie. Pewne pójście na siatkę. Na razie ma ten bilans oficjalny 918 zwycięstw. 180. Pięknie zagrany ten wolt. W górze tego nie można było nie wykorzystać. Tego nie mógł nie wykorzystać. Trzecia porażka to półfinał Wimbledonu z Nowakiem Dżokowiczem. Pamiętny mecz. No i był w 2016 roku. Operowany. Ale wygląda na to, że no to było bardziej niż pewne, że zaatakuje ten drugi w pierwszym secie. No i forehand, o którym już napisano tomy, tym razem nie bez. No mocny akcent. Doskonały ten drugi serwis. Genialny. Australia i Chiny, ze względu na różnice czasowe, te mecze we wczesnych godzinach rannych oraz około południowych. Zapraszam Państwa teraz dokładnie. Było widać na tej powtórce. Piękny. Tyle obrotów na minutę, taką rotację miała piłka przeciętna. Tego Brisbane, Magdalena Fręch pokonała rozstawioną z numerem 4 w kwalifikacjach Bernardę Pere. Nie trafia i serwis. I proszę. Nie udało się. Rewelacja z returnu rywala. No fakt, że ten return był dość słaby.
tylko wersja zwiększa na Andersonie, ale poradził sobie. I ma seta drugiego na swoim koncie Kevin Anderson. Za chwilę. Kapitan wzdłuż linii. Teraz 30-0 dla Nadala, tak lepiej powiedzieć. No proszę. Jeden. Po taśmie Nadal, no tak. To dla niego wam w tym gemie toczy się dalej. Ale dobrze, Anderson. Podcięta piłka. Spokój, pewność już są w tej pierwszej dziesiątce. Aleksander Zwieriew, właśnie Anderson, Cilic, Tim. Panowi, a ten wybieg. Ta niesamowita siła przyspiesza. I blisko, i daleko jeszcze. Piłka autowa. Jest przełamanie. Kevin Anderson. Są kibice Hiszpana lekko zawiedzeni, rozczarowani. Pusty kort wyrzucony na dobrze serwującym Andersonem. Chyba niemożliwe. I rzeczywiście już za pierwszym serwisem kończy przy pierwszej nadarzającej się okazji ten mecz Kevin Anderson. Podziękowanie, no oczywiście, to tylko mecz towarzyski, ale świetnie wchodzi w ten sezon Kevin Anderson.